Sobota, 19 grudnia. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, jak kapłanowi Zachariaszowi, późniejszemu ojcu świętego Jana Chrzciciela, ukazał się anioł. Chciałbym na początku zwrócić Waszą uwagę na to, jak bardzo podobna jest ta scena do sceny zwiastowania anielskiego Najświętszej Maryi Pannie. Spróbujmy porównać najpierw te dwa opisy. Objawienie dane Zachariaszowi miało miejsce w świątyni w Jerozolimie. Objawienie anielskie Maryi natomiast odbyło się w jej domu w Nazarecie. Przekazicielem woli Bożej w obu przypadkach był archanioł Gabriel. Treścią obu objawień była zapowiedź narodzenia się niezwykłego dziecka, Jana, Jezusa. W obu scenach anioł na początku rozmowy uspokaja adresata w słowach „nie bój się”. Również w obu przypadkach anioł informuje rozmówcę o otrzymaniu łaski od Boga, a następnie przedstawia dziecko, które się ma narodzić, mówiąc, że będzie kimś wielkim. Wreszcie zarówno Zachariasz, jak i Maryja mówią o swoich wątpliwościach względem Bożego planu. W przypadku Zachariasza wypowiedzenie wątpliwości zostaje uznane za brak wiary, za co kapłan traci mowę aż do dnia spełnienia się obietnicy. W przypadku Maryi anioł udziela odpowiedzi na postawione mu pytanie, po czym Maryja zgadza się z wolą Bożą. I tu pojawia się pytanie, dlaczego reakcja anioła na wątpliwość Zachariasza i wątpliwość Maryi jest tak odmienna? Być może dlatego, że Zachariasz, otrzymawszy objawienie od Boga, dostał jednocześnie odpowiedź na swoje modlitwy, podczas gdy Maryja otrzymała objawienie jako wezwanie do zupełnie nowej misji, o którą wcale nie prosiła. Ona mogła czuć się zaskoczona, a Zachariasz przecież powinien się ucieszyć i wielbić Boga za to, że w końcu Pan wejrzał na jego wieloletnie prośby. Tymczasem posmutniał i zwątpił. Dlaczego? Może przestał wierzyć w Bożą łaskawość względem siebie. Może już całkiem stracił nadzieję na to, że kiedykolwiek Pan Bóg spełni jego prośby i marzenie. Posłuchajcie pewnej opowieści rozpowszechnionej niegdyś przez ojca Adama Szustaka. Myślę, że doskonale opisuje i ilustruje ona tę sytuację. Był kiedyś pewien chłopiec, który bardzo lubił chodzić do cyrku. Ze wszystkich występów najbardziej uwielbiał oglądać pokazy słoni. Podziwiał ich majestat i siłę. Pewnego razu zobaczył w zagrodzie obok namiotu cyrkowego wielkiego słonia, przywiązanego słabym sznurkiem do niewielkiego palika. Chłopiec zdziwił się, dlaczego tak potężne i silne zwierzę nie wyrwie palika i nie ucieknie na wolność. Pytał o to rodziców, pracowników cyrku, ale nikt nie udzielił mu zadowalającej odpowiedzi. Pewnego razu spotkał najstarszego pracownika cyrku, sprzedawcę biletów, i zwierzył mu się z nurtującego go problemu. Starszy człowiek odpowiedział: widzisz, kiedyś, gdy ten słoń był jeszcze bardzo malutki, zawsze przywiązywano go do tego palika. Wówczas mały, dzielny słonik dzień w dzień próbował zerwać się z uwięzi. Walczył bardzo długi czas, aż wreszcie po wielu, wielu dniach zmagań zrezygnował i uznał, że palik jest nie do wyrwania, a sznur jest za mocny na jego siły. Dzisiaj, kiedy jest już wielkim słoniem, nie próbuje się zerwać, bo pamięta, że jego wytrwała walka nie przyniosła żadnych skutków. W życiu starego Zachariasza tym palikiem i sznurem były niespełnione przez lata marzenia o potomstwie. A może i w Twoim życiu jest tak, że taki sznur i palik, z którymi borykałeś się i borykasz od lat, ale zamiast oczekiwanego efektu przyszło tylko rozczarowanie i poczucie przegranej. A może i dziś warto znowu spróbować, bo masz w sobie wielką siłę, która nie pochodzi od ciebie. Jesteś potężnym słoniem, bo twoją mocą i siłą jest Pan Bóg Wszechmogący. Dzisiaj spróbuj znowu pociągnąć za sznurek i powiedz: Jezu, Ty się tym zajmij. Jezu, ufam Tobie. Na kolejny dzień Adwentu i radosnego oczekiwania na przyjście naszego Pana niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Przyjdź, Panie Jezu.